Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Gibbs. Dzisiaj wracamy do kolegi Rybaka, rozmówić się z nim, mam nadzieję, że tym razem się uda. Tutaj towarzysza uwolnimy, pospacerujemy sobie troszkę na bok, żeby mieć pełne zdrowie. No i liczymy na to, że uda się go bardzo szybko załatwić. Kurczę, schodzi mu to zdrowie i to tak całkiem sensownie. Nie wiem, wcześniej może jakoś tak słabiej grałem czy coś, ale nie sądzę, żeby ta strzelba robiła aż taką różnicę. Okej. Okay. O kurczę, blaszka. Okej, masz dużego rybę miecza, jak miałem. To jest swordfish, prawda? Swordfish czy inny ryba bolesna broń. W każdym razie już nie chucha. Nadrabia na pewno ileś tym towarzyszy. Dobra, może się lekko naładujemy i spróbujemy się do niego dobić w jakiś sposób. Ewentualnie wylurować towarzyko. Okej, okay, idealnie. Fisherman porobiony, ja mam dodatkowe serducho. Dawaj mi ten hajs, potrzebuję więcej sosu. Fajna paralaksa jest poruszającą się wodą i tłem, jeśli o to chodzi. Że tło mimo wszystko porusza się praktycznie zerowo, natomiast woda jeszcze jakoś tak z nami razem lekko się rusza. Dobra. Więc w związku z tym, że mamy już kolejnego załatwionego, ziomka uratowanego, a my żyjemy, możemy się dogadać. No właśnie, już go załatwiłem, także napraw mi most. Aha, no i dlatego był w tartaku, żebyśmy tutaj dalej przejść nie mogli. Okej. Okay. Skrywanie skarbu, obrona. Możemy być menadżerem czapek. Wydaje mi się, że prędkość ruchu w takich grach robi najwięcej, szczerze mówiąc. Tu wszystko perkiowe bez znikania. Okej, podoba mi się to. Czyli taki endgame trochę. O! No dobra, no to... to... aha, zwykłe takie TNT typowe. Właśnie! Dynamit, zobaczmy jak to działa. Działa świetnie. To jest goście z Newgroundsów, z Dad and Me. Znaczy, ogólnie ta gra ma stylistykę flashową. Nie sądzę, żeby była wykonana we flashu, bo działa bardzo sprawnie. Oj. To niezły tata i ja. No i zrobienie kombosa ze strzelbą nie jest jednak tak łatwe jak myślałem. Chyba, że nie z tą strzelbą. Może by... cały czas nie podgryzałeś w śmieciu? No to wychodzi. A dwa te same pistolety, no to nam nic kompletnie nie daje. Okej, okay, mini gra w obronę. No i co jest? Nie mogę tym strzelać. O co chodzi? Nie wiem, chyba czegoś nie zrozumiałem. Rzeczy nie tak się powinienem bronić, no ale... coś nie chciało mi zadziałać, więc nie wiem. Ja może mychą muszę kręcić? A dobra, muszę kręcić myszką, okej. Okay. Dobra, to ma sens. A WS po prostu kieruje sobie... powiem tak, śmieszna mechanika, naprawdę, jest to zabawne. Ale chyba nie jestem w stanie dostać się właśnie do tego jednego, który jest na dole. Okej, przegrzało się. Tak czy siak, zrozumiałem jak to działa. Mam nadzieję, że nie za bardzo nahałasowałem na nagraniu przez to moje kręcenie. Nie ukrywając, na moment zrobiło się nieznośnie, bo chyba w coś przypieprzyłem. No ale
ważne, że działa. Jest to całkiem ciekawa minigra, muszę przyznać. Zwłaszcza, że ten sprzęt się przegrzewa, więc też jak nie mam, nie mogę kręcić nie wiadomo jak szybko. Chyba jest to jeden z przyjemniejszych sposobów na zarobienie kasy. Szkoda, że tutaj nie można było sobie załadować jakiegoś tego. Mayhema, Kill Frenzy, czy jak to tam się nazywa? Dobra, ty jesteś bossem? Jesteś bossem tego osiedla. Dobra, ja sobie muszę wytańczyć, zanim tutaj kolega do mnie podejdzie. Dobra, wytańczone. Otrzymuję spore obrażenia, ale... To się leczy w ten sposób, prawda? What? Strzela jego kośćmi, albo pluje. W każdym razie jest to za obleśny boss. To za oszust. A ja sobie tego shotguna no nie wbiję, nie mam jak. Opie bandyto, plujący kurna kostkami. No, no pluj, pluj. Oj, no trochę może być ciężko z załadowaniem czy okolnym. Fajnie jakbyś mógł dostać jakiegoś zatwardzenia czy czegoś. Domyślam się, że nie jest to najlepszy pomysł. Ale jak nie będzie miał z czego się leczyć... To mam dziwne wrażenie, że bardzo ciężko jest mi w ogóle zadać mu jakieś sensowne obrażenia, żeby on ich nie zaleczył. Już jakoś nawet nie staram się silnie tego unikać. Aj, dobra, wiesz co? Gościu, masz. Od czegoś w końcu te dynamity są, prawda? Masz. Okej. Okay. Aha, robiłem unik, przepraszam. To nie siadło. Ale w takim wypadku może wrócę do tej starej strzelby. Nie wiem, wydaje się być teraz trochę słabsza, jak tak patrzę, ale... No w coś trzeba iść, definitywnie. To mogę od ciebie kupić, księżulku. Aż tu dynamity na pewno. Stanowisko obrony jest zabawną minigierką, nie powiem, że nie. Dobra, na razie nie kupujemy nic więcej. Zbieramy sobie naperki i lecimy. What? Z jakiegoś powodu trafiłem na niewidzialną ścianę. Nie, ta strzelba wcale sobie lepiej nie poradzi. Wręcz uważam. No. Szkoda, miałem nadzieję, że coś można wykombinować, ale... No, no nie na tym poziomie strzelby. Nie jestem w stanie tak szybko ich pozabijać. Nawet jakbym chciał. Dobra, tu była jakaś czapka gdzieś w okolicy, coś mi tu mrugnęło. Jest. Czerwona czapka, większa prędkość ruchu. Eno, fedora. Łopata. No to sobie łopatę wziąłeś, chłopie. A czy ta strzelba będzie się liczyć? Tegoś lotu skoku. Oczywiście, że nie. No pomarzyć można, byłoby zabawnie, ale no, no nie liczy. To znowu zmieniamy pistolet. No to wychodzi. Niby fajna broń, ale tak... No patrząc na to, że przy piątym killu już się tak zatrzymujemy z tą naszą prędkością zabijania, żeby te combo zrobić. Może później będzie lepsza strzelba, jakieś AA-12, USAS, nie wiem. Co takiego jeszcze mogłoby tu być dobrego z kategorii strzelba?
Aha, i mam po prostu chodzić i kopać. Będą jakoś miejsce oznaczone, gdzie znajdę jakieś skarby? Takie losowe jest. Nie wiem, do którego momentu powinienem kopać. Już pewnie teraz przestajemy. Tu może... Ta jedna dziura jest trochę ciemniejsza, ale to chyba nie o to chodzi, nie? No nie. A, okej. Okej, młotka jeszcze nie miałem. Pewnie będzie potężny obuch. Okej, najmniej tak naprawdę interesująca chyba mnie minigra. To jest nie dość, że długa, to jeszcze, no... Nagrody są... suboptymalne, bym powiedział. Może co któryś odkop się pojawia nagroda, a nie konkretnie miejsce? Może w ten sposób to działa? Ciężko powiedzieć. No wiecie, no tak czy siak trzeba pokazać dodatkową zawartość, jaka jest w gierce. Wszystko to są jakieś osiągnięcia czy coś. Może jest osiągnięcie za wykopanie iluś dziur. Da się taki jakiś szybki do wykopywania zrobiłem w tej ostatniej chwili. Aha, okej, czaję. No spoko. Nie wyszło to tragicznie, nie wyszło to jakoś mega dobrze. No te ostatnie chwile rzeczywiście były w miarę przyjemne. Odchodzi. No tutaj ta minigra, no to wiadomo. To jest zabawne. Tylko tak bez napieprzania monitorem byłoby spoko, jakbym był w stanie kręcić. To jest odpowiednik kontrolera ruchowego moim zdaniem w tym wypadku. Ale tutaj na takiej ilości przycinków może by się udało zrobić to combo, tylko no, combo nie wchodzi, tak? Dobra, potrzebujemy troszkę innym miejscu. Docelowo gdzieś u góry, bo tutaj dla odmiany jestem w stanie ich trafić. Nie wiem, jak to działa. A z wyjątkiem, kiedy nie jestem w stanie części z nich trafić. No ale to... Nie wiem, to mi jakoś poszło o wiele gorzej niż te poprzednie. Trudno, ten jeden mnie trochę po skubie. Dzięki temu zresztą powinien mieć w miarę łatwiej. No właśnie, no część z nich jest w takich martwych strefach, gdzie się nic nie zrobi. Ale przynajmniej mamy dobry młotek. Obuchowe obrażenia robią swoje. Czasy też już trochę utrzymać pozycję. Odporność na odepchnięcie. No chyba wydaje mi się, że lepsze odepchnięcie. Mu wstawił. Dobra. RIP. Boss? Jaki boss? Skeletor, co robisz? O kurczę. Spooky, jak na szkieleta. O kurde, no.
Nie wiem, czy go cheezuję teraz, czy nie. Po prostu jak widzę, że robi jakąś animację, to wtedy robię dodge. Ale chyba jednak nie cheezuję. Okej, no trochę tych kolców się tu pojawia, nie powiem. Troszkę za dużo nawet. O kurna! No to nieźle! Towarzyszu! A czy mógłbym się bić z bossem, czy tak średnio? Jak on znowu zrobi kolejną armię, no to... Kiepsko ja to widzę, to tutaj za dużo to ja sobie nie pożyję. Nie, ja nawet chyba nie będę tutaj próbował jakoś się wykazać, bo jak on znowu będzie miał mnie tak porobić, co najwyżej mogę sobie zmienić brońkę i iść na tamtego danego przyjaciela. Daj mi dwa odstraszacze, żeby sobie spokojnie w miarę przejść. I co, i tak będziemy się musieli bić? Nie wypuścicie mnie. Oczywiście, że nie. Nie, no kurczę, no zobaczcie, nawet jak przeładuję sobie na maksa, żeby to jakoś dłużej trzymać, to dochodzimy do tego samego poziomu. Trzeba mieć mocniejszy sprzęt. Dobra, boss battle zniknął, my sobie odpalamy smrodziarza. I lecimy. Ut. No to, poleciałem. O, mój ulubiony przyjaciel. Ale da się go one-cyclować chociaż z tą strzelbą, więc nie jest źle. Tylko, że nie da się jakiegoś kombo wykręcić na młotku. To był dosyć super młot, który by robił fale uderzeniowe. Dobra, a odcinacz? Kuponów. Tak nie mam na szkielety, maczeta działa gównianie. Oj. Aj, jak mnie przyblokował chamsko partyzan jeden z drugim. O, to pięknie. Jeśli mnie nie przygwoździ, a nie udało mu się, to sukces. A ty szkieleciarzu, z czego się cieszysz, kurczę? Dlaczego nienawidzisz? O! Nie, ale zobaczcie, no już nawet prawie miałem to combo, to i tak za mało było. Bo skończyła mi się amunicja, a zanim ja to naładuję, no to wiadomo, to wszystko idzie w diabło. Jak będę tak pojedynczo cały czas strzelał, to i tak za mało. Nie jestem w stanie tego wyrobić na czas. No gdyby jeszcze te larwy może jakoś się liczyły do tych killi, ale się nie liczą. Maczeta na maczetę, dobry deal. Albo młotek na młotek, no. Cóż mogę powiedzieć, no chodź. To trochę niesprawiedliwe, gdyby gówniarzu zasrany za fajdany. Okej, udało mi się to zrobić, nie wiem jakim cudem, liczy się. Może na bossach rzeczywiście to jakoś lepiej wchodzi, nie wiem. No i co, i taki byłeś cwany. Where's your bomb lover now? Może sobie chcesz jakiegoś zwieść, żeby odzyskać siły, co? Goliat, no to niezły, Grolem 13 z niego był, patrzcie.
idealnie na miniaturę będzie, czy coś, nie wiem, nawet nie myślałem nad miniaturami, szczerze mówiąc. Za wcześnie na etapie planowania. Hold the line. To znaczy, że już będę mógł. Dlaczego nie odblokuję? A, przepraszam, supa. Rzeczy. A, czyli będę sobie mógł teraz wybierać wszystkie jakieś tutaj efekty, nawet te, których nie mam, mogę podejrzeć, no proszę. Plus 4, plus 8. No wydaje mi się, że na razie większe obrażenia od strzelb, a tutaj zamiast monet. Odporność na obrażenia. Nie no, może na razie monety, bo potrzebujemy kaski. Nie? W razie się tego będę trzymał. Na obrażenia, prędkość ruchu, zasięg w walce wręcz, dystansowe. Magnez na pieniądze, to powinno być chyba magnes. Ale ja się nie znam. Ej no! Byłem już tu, gość se leży. Okej, płonący szpital. No nie jest okej, w gruncie rzeczy, jakby się zastanowić. Z dalece nie okej. Nowy przeciwnik tam jest? Znak zapytania? Tak, nowy przeciwnik, czymkolwiek jesteś. Z płaskim drzewkiem. Płonik mój. Co to wszystko? O. Ja rozumiem. No mam tę czapę, jest dobra. Okej. Okay. PUBG. Nie no, że to zwykła jest maska z powolnicza, a nie PUBG. Okej. Okay. O, już wygląda wiele lepiej niż maczeta. O, nie boss? Pub? No proszę, jakieś kegi pod ciśnieniem macie. O kurcze. Można od ciebie kupić czapki, ale tylko te, które już miałem, nie? To nie jest tak, że mnie nie stać na niektóre. Wygląda to trochę tak, jakby po prostu były tutaj machy, które już, no, zdobyłem. Znaczy, tylko jednej nie jestem pewien, tak naprawdę, czy miałem. Tą opaskę. Do walki wręcz, bo całą resztę jestem pewien, że miałem, więc zakładając, że zmarnowałbym tylko kasę, no to nie będę nic mówił. Dobra, no fajnie, mamy pub w mieście, będziemy mogli się tutaj respić, nie jest źle. Tylko, że taki kawałek trzeba pokonać. Okej, minigra. Budowała. Chciałbyś minigrę, kolego. Oj! Opie bandyto! To ja już nie chcę żadnej minigry. Nie chcę minigry, słyszycie? Ten coś kurczę rzucił na mnie, jak nie powiem co. Ten cały czas jak żyga. Dobra, miotacz ognia załatwi sprawę. A jak nie załatwi, to przynajmniej ułatwi. Luj tym ogniem. Dobrze, kości też się palą, jak się okazuje. Bo kości może się trochę słabiej palą, patrząc na to, jak niewrażliwe się wydawały. Ty, Dabend, mi cały czas żyjesz? Możesz się upalić? O, i właśnie mnie teraz przygwoździł. Ja mam problem ze zbiciem go.
No, i nie miałem jak za bardzo tego zrobić, bo miałem niestety mega miotacz ognia, żeby go odstrzelić. Także powodzenia. Niestety. Nie siadło. Tego miotacz ognia nie jest najlepszym wyborem na taką pozycję. Gdybym miał strzelby, to bez problemu pewnie bym go z siebie zrzucił. No ale patrząc na to, że miotacz ognia opiera się tylko o obrażenia czasowe, czyli damage over time, DOT, no to no sobie mogłem poczekać, aż go ten płomień zabije. Plus to, że ja go podpaliłem wtedy, sprawiło też, że ja się paliłem, więc próba zmiany na pistolet też nie przyniosła żadnego efektu. No, bo teraz niech sobie nawet na mnie wskoczy i teraz znając życie dokładnie. Strzał ze strzelby i frajera nie ma. No ale co zrobić, no. Jedna rzecz, która mi się po części nie podoba, a po drugie, no rozumiem czemu tak jest, to jest to, że teraz ci trudniejsi przeciwnicy pojawiają się tak wcześnie. Jak rozumiem, że no mamy dostęp do nowszych tych stref, więc to nie jest tak, że nie mogą się tu dostać, ale chyba zacznę inwestować więcej kasy w ten spray na niepojawienie się losowych takich właśnie potyczek, no bo w minigierkach chyba wolę robić sobie hajs. Proszę, jak się mają pojawiać te piękne wilkołki, które się na mnie rzucają. Tę bejsbolówkę miałem, więc bez różnicy. A, miałem sobie odpalić smród. To sobie odpaliłem. Prawdziwi faceci nie patrzą na eksplozję. Możesz mnie nie blokować, panie Szkieleks. Dziękuję. Dobra, czy robale da się jakoś sensownie zabić? Może dynamitem, czy coś, tak? Question mark. A, maczetem też można, okej. Znaczy, to już nie jest maczeta, to już jakiś mieczor. No, na szkielety takie maczetowanie to tak specjalnie chce działać. Tu jeszcze mnie robale oblazły. Ja nie lubię, kiedy przeciwnik ma jakieś resisty i muszę wokół tego grać. Dlaczego mi to robicie? Czemu nie mogę być OP gównem za każdym razem? Czemu szkielety muszą być takie potężne? Szkieletom trzeba strzelać w nogi? Nie wiem. Trzeba im ucinać łby? Może. Okej, tej minigry jeszcze nie miałem, chcę ją zobaczyć. Dobra, wytańczyłeś sobie zdrowie? Wytańczyłeś, może być. Nie ukrywając, machine gun może się przydać, patrząc na to, że mamy tutaj dużo szkieletów i dużo innych głupot, których niespecjalnie lubię. Może po prostu szkielety są takie pancerne? Może to o to chodzi i tyle? To nie ma znaczenia, z jakiej broni walczymy, skoro i tak będziemy mieli z tym problem. Chciałem się zapytać gościa, co to za czapka, ale to były po prostu jego włosy. A może jednak nie były jego włosy? Już tak ustawiałem. Dobra, 50% mniej otrzymanych obrażeń od pocisków, ryby, kamienie i kości. A mnie cały czas pożera, larwa. Dlatego jestem taki czerwony, nie dlatego, że się wkurzyłem na coś. No dobra. Zobaczmy minigrę. Minigame. Minigame, zabieg najwięcej zombie. Kończ się, gdy zginiesz. Aha, okej, okay. Czyli po prostu ja nie chcę ginąć w gruncie rzeczy. Dostanę jakieś fajne czapaje. Dokładnie, no to teraz to... możemy pobawić się.
A ile tutaj było do wybicia, bo już zapomniałem. Ale sporo coś, nie? No dobrze, że sobie wziąłem chociaż tą jedną taką super broń, żeby mieć tutaj jakiekolwiek szanse, bo na zwykłej strzelbie to bardzo szybko bym chyba był otoczony i by się kończyło pole do popisu w gruncie rzeczy. Tak, to jeszcze coś tu można porobić. A jeszcze jak robię ten przeskok i wszystkich po drodze ciacham, to wydaje mi się, że coś to dodatkowo mi ułatwia z jakimś takim stumblem nałożonym na nich. Pewnie nie jestem, ale tak sobie mówić mogę, nie? I całkiem płynnie gra działa mimo tej ilości przeciwników na ekranie. Spodziewałem się jakichś tutaj spadków, bo mówię, no stylistyka mocno flashowa, jak wiemy flashówki to demony prędkości nie były. To nie są silniki do gier, tylko do animacji. Najlepiej do wyeksportowania animacji do jakiegokolwiek innego zewnętrznego silniczka. W sumie głupio zrobiłem, że pozbyłem się tej hordy takiej zbitej w jednym miejscu, bo teraz będą mnie zachodzili z każdej innej strony, a tak sobie zostawię paru takich przyjemniaczków. Mam trochę łatwiej, ale nie jest źle, zaraz mamy 500 zabójstw, może pojawi się z powrotem informacja, ile udało mi się zrobić, ile muszę. Był duszę. Czyżbym posiekał tych swoich beznogich towarzyszy? Możliwe. No trudno. Ale mamy 500 coś chili. Także na tym mayhemie ładnie to idzie. Czemu nie ma takiego masterowania broni jak w GTA, że coraz lepiej strzelam z tej broni? Znaczy, dobra, inaczej, są w postaci perków, ale mi chodzi o to, że tak praktycznie, jak wabijam właśnie w tym momencie, to dostaję szybsze przeładowanie. Coś, nie wiem. Głównie to szybsze przeładowanie, bo większy magazynek to ciężko logicznie wytłumaczyć, a ja staram się zawsze szukać jakichś takich logicznych wytłumaczeń. A nie na zasadzie, że mam Glocka, który ma 50 naboi, bo mam magazynek do kolana. Może jeszcze jeden super shotgun się uda tutaj, żeby osalić żyćko. No i pięknie. Może nie żeby osalić żyćko, ale żeby wbić sobie chociaż trochę lepszy wynik. To już dużo zdrowia nie zostało. Obstawiam, że nie zostanie. W moim życiu pewnie trzeba robić takie kółeczka i dopiero wtedy zajmować się eksterminacją. To miałoby największy sens. Ale pewnie byłoby nudne jak cholera do oglądania. No niewiele brakuje do tysiaczka. Dasz radę dociągnąć garecik? Dostarczysz czy nie? Bo wiem, że za tysiak na pewno nagroda była. Jakbyś dał radę. Ja nie mówię, że... Ale garecik, dostarcz. Dobra, jest szansa, mała bo mała, ale jest. Znaczy no już mamy ten tysiak, ale ważne, że dostarczył. Mayhem Massacre, no 2000 to nie dla mnie. Ale za 500 jest osiągnięcie, Mayhem Massacre 500 plus w single playerze. To co, teraz rozumiem, że mogę sobie kupić wszystkie te i teraz... Perki Achievement Unlock. I teraz możemy w te iść. Łącznie do 10%. No dobra, no. O, super, no tutaj mogę sobie życie zregenerować. To w sumie fajnie, że nie wstajesz. To nara, dzięki, byku. Do pubu w sumie nie ma. Aha, miałem to odpalić. Właśnie. Dobra, jesteśmy przy płonącym szpitalu. Kto podpalił szpital i dlaczego? Zombie doktor. Zakaz dynamitu, bo co? Aha, robisz przeciwników z Killing Floora. To nieźle. Dobra, to nie jest nieźle. To jest całkiem niefajne.
Jestem ciekaw, czy sam się kiedyś pojawisz, czy niespecjalnie. Ja go muszę gonić? No nie. Trzeba tylko zabijać to, co on tutaj na mnie wysłał. Okej, pojawiają się kolejne słupy ognia. Muszę się wycofać. To będziemy się bili poza tym? Nie. Co, a serio z tym człowiekiem małpą będę za każdym razem musiał się tak bić? Jak zabiję mu pacjenta, to się wkurzy i wyjdzie. No będzie długa potyczka. Rzucę sen. Może o to chodzi. Skoro jest zakaz rzucania dynamitu, to raczej chodzi o to właśnie, żeby rzucić tym dynamitem nieszczęsnym i zrobić tutaj jakąś interakcję ciekawą, ale to nie wiem, to może mam tego trupa, co on go będzie próbował, nie wiem, tutaj przerabiać na swoją modłę. Żeby nie był gore fast, tylko gore slow. Może gore fast, zależy. Gore fiend nawet. Teraz jest ogień, nie? Dobra, wyjdę na zewnątrz. O! I teraz na mnie człowiek małpa wyszedł. Dobra, okej. Okay. Jest krótkie okienko, w którym rzeczywiście chce mu się ze mną bić. Albo może po prostu po tym drugim jego pacjencie się na mnie wkurzył. Czy on ma piłę? Nie, no to jest gra chyba przeznaczona dla jakichś tutaj finisherów. Nie no, ja go nie mogę sfiniszować, kiedy on ma piłę, dajcie spokój. Próbuję podnieść którymś z tych broni z ziemi może, co? Taką fajną piłkę. To dawajcie, zrób mi przerzut w niego. I mogę mieć jednak! Sergeant, no to niezły Sergeant Simulator. Ładnie zasymulowaliśmy. Kurde, bogaty był. Dobra, nic tu więcej nie ma. No, warto było sprawdzić, czy nie ma jakiegoś sekretnego pomieszczenia, czy coś. Ale w każdym razie, fajnie. Ale myślę, że w tym momencie chyba skończymy nagrywanie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i bywajcie.